Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, tutaj Hanta, to jest już piąty odcinek z DLC do Dishonored pod tytułem The Brickmore Witches, czyli kontynuacji historii Dauda. No i... A to dziwne. No, prawą gałką się włącza i wyłącza lunetę, której oczywiście nie wiadomo, bo jej nie mamy, więc nie wiem, a nieważne, no ale nie mamy tej maski korwo, więc nie wiem skąd luneta, ale... Lewą gałką też mogę wyłączyć. Albo pewnie cokolwiek... Aha, cokolwiek zrobię, to wyłączę. Dobra. Ogólnie tak, przeszukałem ostatnio, jak pewnie widzieliście w ostatnim odcinku, jeżeli dotrwaliście do końca, to zamontałem się tu i to ostro. I szczerze mówiąc, no cholera, nie pamiętam skąd przyszedłem, po co tu przyszedłem i w ogóle. Aczkolwiek, tutaj jest kod do wpisania. Ne. I pamiętacie, że jak tam zabiliśmy tego dziadka, znaczy on nas sam poprosił, żebyśmy go zabili, żebyśmy odłączyli tą machinerię, uciekali, bo trucizna i tak dalej, to żebyśmy... to, że podawał nam jakiś kod 77 i umarł. I ja znalazłem, że to jest, uwaga, 7... 7... i 4 ponoć na końcu. Zresztą w sumie tylko 10 kombinacji, więc nie byłoby tak źle. Aczkolwiek to nas zawraca do maszynowni, do tkalni. I właśnie zastanawia mnie, co my tu... Bo mi się wydawało, że ten kod do drzwi to jest do innego pomieszczenia. Tylko czekajcie, to jest maszynownia. Miałem stąd niby wyjść. Było jeszcze takie jedno... O, jest, 774. A to ja tędy czasami nie wszedłem? To po co, na chuja zszedłem w ogóle do tych kanałów? Czegoś nie rozumiem. Naprawdę, czegoś nie rozumiem, bo przecież ja zszedłem do tych kanałów właśnie tędy. Tu poszedłem w dół, czy jednak znałem kod. Przeszedłem tędy, no nawet drzwi są otwarte. Kurwa, no nie pamiętam, ale i jazda. To jeżeli wszedłem tutaj, a to mi teraz nie pokazuje... Bo wiecie co, bo tutaj ta kwestia, ten fragment w kanałach to był jakiś... No a tutaj też mam powrót do tkalni. Tego nie, naprawdę tego nie rozumiem. No ale nieważne, w każdym bądź razie... W każdym bądź razie nie, tędy chciałem wyjść, właśnie. Bo tu ten kanał był... No to na chuj ja tam w ogóle wchodziłem do tej tkalni. Chodziło, żeby ten kanał tutaj, żeby woda była, można było przepłynąć. Tu był jakiś potężny łopaty, są z czegoś i... A czemu nie mogę wypłynąć na powierzchnię? Bo... Okej, jestem na powierzchni. Ale ten cholerny wirnik nie pozwala mi przepłynąć do przodu. Trochę ciulasowo, że tak powiem. Jak my tu mamy z tymi z mocami? Możemy... A! Czy byśmy mogli... O, właśnie... O, jest, dobra, udało się. Tylko czekajcie, teraz musimy na pewno to wyciągnąć. A ja tu byłem przed sekundą, no to dobra, no to dalej nie wiem po co w ogóle... Po co ja w ogóle tędy miałem przejść. Ale trudno. Nie wiem na co mi były te kanały. Ale przejść przeszedłem. Przejdziemy tu. Właściwie możemy sobie wypierdzielać. Chyba, że chodziło, żeby tu wodę puścić? Nie, czekajcie, ja tędy wszedłem. Tam przepłynąłem. No to dalej nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem. Bo właściwie wszystko jest załatwione. Możemy stąd... A co to jest? A tu to ja nie byłem. Ścianny amulet. Co to za budka śmieszna? Gień szczurze. Nie no, szczerze, teraz już zgłupiałem, bo... Tutaj też nie byłem. Były zamknięte. Granaty, strzałki, hajsy. To się może przydać. To jest nie do otwarcia. Możemy pewnie kran włączyć, nie wiem po co. I napić się. Aha, dobra. No nic, nieważne. No w każdym razie, tak jak mówię, dalej nie rozumiem, po co w ogóle schodzimy do tych kanałów. Ale okej, okay. No w każdym razie musimy wyjść. Bo to była jakaś misja dodatkowa,
Tylko, że jak zrobiłem tu główną, to ona się anulowała, ale jej się za późno o niej dowiedziałem, więc chciałem zrobić tą główną i nie wyszło dziwacznie, bo tą jakby dodatkową misję tak czy srak zrobiłem, tylko że nie pokazywało już mi nic. Dobra, aha, czyli w tym momencie mam tylko wrócić na nadbrzeże. Tu mamy jakiś hajs, nie, jakieś jedzenie. Wracamy na nadbrzeże z tą cewką. O właśnie, bo nie mieliśmy cewki. Oddamy cewkę tej naszej koleżance, której imienia nie pamiętam, bo bardzo dawno temu nagrywam czwarty odcinek. No z 1,5 tygodnia, jak nie 2 tygodnie temu nagrywałem poprzednie odcinki, jakoś tak, więc naprawdę sporo czasu. No nie, no może 2 nie, ale tydzień albo 1,5 tygodnia, no coś takiego. Okej, no i mamy tą cewkę. Jej. Lizzie, właśnie, Lizzie Stride, dokładnie. Okej, no i jesteśmy, wszystko. Wszystko? Coś jeszcze mamy ten? Nie, mamy tylko to zadanie. Please, for the honor's doubt, fire up the engine from the bridge. Get us underway. Okej, przy tym silniku ona bardzo cicho mówi, aczkolwiek się zastanawiam, czy nie da się tego jakoś zmienić. Tutaj w. Głośność wypowiedzi jest na 100%. Ewentualnie mogę efekty troszeczkę, ale nie, myślę, że zostawimy. Okej, dobra, zostawmy tak. I z mostka, tak? Tutaj od góry. Okej. Znowu coś mamy. A nie, to tylko książka. A, nie, przepraszam, mostek jest tutaj. No to go. Przejść do rezydencji Brigmore, oczywiście. Jeszcze moneta tam była, nie zebrałem monety, cholera. Gangi Dunwall. Okej, no to tak, znaleźliśmy 6 na 7 run, 5 kościanek amuletów na 5, 3 spaczone. Kurde, tej jednej runy. Cholera, nie rozejrzałem się dobrze. Zapomniałem o tym. Kapliczkę Dmienica w każdym razie mamy, bo to w sumie jest istotne dla mnie. No szkoda tej runy, no ale trudno. Znalezione monety zawsze oscyluje wokół 2/3 i tutaj również mniej więcej tyle zebrałem. No to go on. O, to już od razu do rezydencji. Myślałem, że coś więcej ten będzie. The Brigmores were an ancient family, bankrupted a generation ago. Since then, the manor has housed two street gangs, a smuggling ring, innumerable rats, and the Brigmore witches. I'd always left them alone, but now a painter named Delilah had taken up witchcraft and formed a coven. She was trying something, a ritual, but what kind? The outsider knows. I cannot abide a mystery. Dostępne nowe ulepszenie. Pył konfuzji. Co to za ulepszenie? Jest. Zmienia skład pyłu duszącego w ten sposób, że wywołuje on utratę pamięci krótkotrwałej. Potraktowani pyłem wrócą do robienia tego, co robili, zanim zostali zaalarmowani. A to ciekawe. Myślę, że jest chyba fajniejszy niż ten cały pył duszący. Mamy tu jakieś korzyści. Zdrajczyni. Twoi agenci przekupili jedną z wiedźm, która spotka się z tobą i przekaże cenne informacje. Będzie miała na sobie czerwoną kurtkę. Czerwona kurtka. Dobra, ja sobie może to będę pisał gdzieś. Albo może nie. Były lokaj. Kradł różne dobra z posiadłości i chował je nieopodal wybrzeża. Jeden z twoich agentów z odpowiednią opłatą może zdradzić im tę kryjówkę. W sumie to jest wszystko tanie. I mam jeszcze dziurę w płocie. Twoi agenci zostawią ci runę, trochę many i dziurę w płocie, dzięki czemu niepostrzeżenie dostajesz się na teren posiadłości. Ile mamy? Mamy 1800. Bierzemy wszystko! Jakieś zasoby potrzebujemy? No w sumie niespecjalnie. To jedno możemy kupić. Bełty wybuchowe. Tych bełtów mało znajduję w tym dodatku, to jest akurat prawda. Kupimy te wybuchowe może. A, wystarczy, wystarczy. Zasobności. No tak w sumie nie bardzo. Zasobność kościanek. A, tak sobie to, tak to wygląda. Tą zasobność muszę sobie kupić, to sobie ją kupię. Zasobność bełtów, strzałek usypiających, wybuchowych, zasobność granatów. No to wszystko jest tylko powiększenie naszego ekwipunku. Min ogłuszających, min elektrycznych. Jebać to. Nie ma co. Nie wiem, czy to będzie ostatnia misja, czy nie, ale kij. Rozpocznij misję, tak. No. Mamy ten, o, Scouted, siema. sir.
They've locked the front, and I've seen evidence of snares. Also, maybe it's nothing, but I spotted several statues of the woman Delilah. I don't know what it means, but I thought it was worth mentioning. It means trouble. Anything else? They're getting in and out of the house somehow, but I haven't spotted it. Sorry, sir. Best I can do. Good enough. I'll take it from here. Dziękuję. Okej. Okay. Posiadłeś się tam, wskazówki, bla bla bla, okej. Okay. Kryjówka. What the fuck? What the fuck? Co to kurwa jest? Au! Czym ty cholero jasna jesteś? Naprawdę. Czaszka Brytana Cmentarnego. Shit, patrz. Gnoju cię, kurde. Czemu mi wytrąciło tą... O cholera! On zmartwychwstaje, kurde, no. What the fuck is this? Weź w ogóle wypierdalaj. Masz, do kurwa wody cię wrzucę. Daj no bez jaj, co się dzieje z tym? Czymś. Niech wspierdala, dobra, ja stąd idę. Nie rozumiem w ogóle. Wybrzeże. Co mamy na wybrzeżu? Czekajcie. Kościelne amulety. Właśnie mamy jeszcze... Wow, teraz mamy dwa gniazda dodatkowe. Superancko. Przydaszanie jest szybsze. Regenerujesz manę nieco szybciej. Szybki, niezauważalny. Jeśli schowasz broń... Podczas noszenia ciał, tak? Duchowa... Nie, pierdolę. Jedzenie to nie. Krzepka ekipa. Wyzwanie skrytobójcy zadawają więcej obrażeń w walce. Wspomniane bełty. Bełty wbite we wrogu łamią się rzadziej. Picie z fontan. Lekki, jak ci odnosisz mniejsze obrażenia skutek upadków. Twój poziom adrenaliny opada nieco wolniej. Mikstury umiarkowanie więcej zdrowia. Co tu jest? Jeśli się nie ruszasz, wrogowie nie mogą cię zobaczyć, chyba że z tobą walczą. Wada, mana się nie regeneruje. Oh shit, nie, to straszne. Straszne są te amulety przeklęte, ale kurde, fajna korzyść, że jeśli się nie ruszam, nikt nie może mnie zobaczyć. Ale brak regeneracji many to w sumie trochę upierdliwe, bo... Chociaż myślę, że można by... Można i by w sumie pójść na taki układ. Wrogowie mają bardzo małe szanse trafienia się atakami dystansowymi. Ale dużo łatwiej mnie zauważyć, to nie? Zadajesz większe obrażenia mieczem, wada wolniej zadajesz ciosy mieczem. Nie, pierdolić. Większa odległość, na którą działa przyciągnięcie, większy koszt przyciągnięcia, to nie. Otrzymujesz mniejsze obrażenia, poruszasz się wolniej. Myślę, że ta powściągliwość może być ciekawa. I ewentualnie zawalenie śmierci z góry, poziom adrenaliny. Więcej zdrowia, to nie, a więcej jakby many było. Nie, skrytobójców nie chcę, rzadko ich przyzywam. Jedzenie leczy cię, nie. Picie z fontan przywraca niewielką ilość many. Grabasz podczas... To nie, jeszcze coś tu było. Przyduszanie jest szybsze, może to przyduszanie? Regenerujesz manę nieco szybciej. No ale to nie będzie mi regenerował jak ten. Może to przyduszanie weźmy. Bo nie będzie mi regenerował, skoro nie będzie w ogóle regenerował. Mam tylko dwie runki, tak? No to na razie nic z tym nie zrobię. No czekajcie, spróbujmy na tym gnojku. Rzućmy go kurwa tu. Dobre. Jak się ruszyłem, to dopiero mnie zauważyła. Ja tak, co stoję i nie widzi mnie. Zajebiste. Mogę naprawdę na to pójść. Jebaniec, patrzcie, że... Dobra, chcę go po prostu wypieprzyć i odejść stąd jak najdalej, bo tak czy srak muszę się przejść. Co mnie zauważyło?
O, coś tam jest. Ale nie ma czerwonej kurtki. Wypróbujmy to na niej. Mignę sobie. Tu. O, shit, to jest genialne. Fuck, ale mają te psy. Czekajcie. Kurwa, genialne. A fuck, skąd mnie zobaczyłaś? Ale jak ona mnie zobaczyła? No jak to? Myślałem, że nie będzie mnie widziała. Ten mnie i tak widzi. Czekajcie, ała, 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 ale już ze mną walczy, więc... O, walnąłem ją i... Ale jazda. No dobrze, dobrze się zapowiadało, ale nic poza tym. Dobra, trzeba zacząć coś działać ogólnie. Fakt, że nie da się ich jakoś uśmiercić, no? No, dawaj! Ja jebę, dlaczego nie... No dobra. No dobra, nieważne. Oczywiście samo to, że jestem blisko nich, ich jakby alarmuje, ale... What the fuck, mieliśmy nie widzieć gnojku, no. Co z tymi psami jest nie tak? Dlaczego one się tak regenerują non-stop, jak ja mam je zabić niby? Czekajcie, bo chciałem na ten budynek wejść, cholera jasna, no. No, dawaj na niego. Wiem, że dasz rady. O, brawo. No, jebać ich. Nie, jest pojebane coś. Ja też tak mam. Aha! Tą jego czaszkę trzeba rozwalić, okej. Fuck! Jak ja... A, w ten sposób. No dobra. No nic, trochę faili tutaj, ale trudno. Idziemy na wybrzeże. Co mi to daje? Co tu jest? A ty gnojku. No, możemy to ograbić, okej. Okay. Co mi oni tutaj... Co to jest? Notatka służącego. Przeczytaj. Depczą mi po piętach. Urna będzie musiała tu zostać. Regi, aż będziemy... mogli wrócić łodzią i ją zabrać. Za to klucz uniwersalny zabiorę ze sobą i skoro ciebie nigdzie nie ma, nie mam innego wyboru niż wdrapać się po skałach przy wodospadzie, uciekać na przełaj przez pola. Zostaw mnie na lodzie, a wpakuję ci kulę w łeb. Y. Niegodziwy służący. Sprawdź, czy na brzegu nie ma dowodów. Czego? Dziura w płocie, okej. Okay. Okej, okay, tam jest wodospad. Shit. Myślałem, że tamtędy mam iść. Czekajcie, sprawdzę sobie misję. Jak mam to? Jebać to, dziura w płocie. Opcjonalnie wejść w swój sprzęt i cicho wślizgnij się na teren. Tak, korzyść. Niegodziwy służący. Opcjonalne. Sprawdź wodospad, żeby stwierdzić, czy służący rzeczywiście uciekł. Zdrajczyni. Wyjdź ma w czerwonej kurce, mam dla ciebie informację. Okej. Okay. A myślałem, że... No nieważne. No to nic tu więcej nie było, szkoda. Nie, bo najpierw chciałem się tam udać. Całkiem ładny teren w ogóle, nie? Tutaj troszeczkę, no... Troszeczkę za dużo tego lądu, jakby woda zabiera, ale... Ale ogólnie bardzo ładny teren z przystanią i tak dalej. Super sprawa według mnie.
mieszkałbym. Dobra. Sobie weszliśmy na górę. I... Aha. Ja sobie mogę poskakać po tym, tak? Tak jest pewniej. To ciekawe. I co tutaj mi to... Ała! Co mi tutaj to dało? Nic właściwie, bo tylko sobie tu przyszedłem. Chyba, że dało się dzięki temu przeskoczyć przez bramę, ale jebać to. Ja mam dziurę w płocie kupioną. Tylko najpierw... To ja sobie wejdę i zobaczę, co tu jest, bo tu jeszcze nie byłem. Mina ogłuszająca. W kredensie mamy remedium, zajebiście, ziółka. Rozkazy obserwacji. S. Daud wyruszył z Drape's Warp na statku Lizzie Stride. Może to być za parę godzin. Unieruchomcie przełącznik grobu. Izabel ma zamknąć posiadłość i czekać na dalsze instrukcje z tyłu domu. D. No to D to jest Delilah. Ale przełącznik grobu. Co to znaczy, kurwa? Zjedz gruszkę. Miotać pocisków. Aha, nie mogę już więcej. Pomoc przy twym zadaniu. Oto, bracie, przysyłam ci jeden z zakazów, aby kierował tą podczas zadania w Brigmore. Ufam, że posłuszeństwo przez drogą szóstego zakazu będzie ci największą trudnością podczas rozprawy z tymi heretykami. Pozdrawiam, Bertram. Szósty zakaz, to co? Coś w rodzaju dziura w płocie? Dobrze, okej. Okay. Coś w rodzaju nie ten? Nie pożądaj żony bliźniego swego, czy coś w tym rodzaju, czy o co to chodzi? Okej, one tam są. Tutaj co? Ja sobie po cichuteńku pójdę tędy. Nie wiem, gdzie tu dziura w płocie. Gdzieś mi tu mieli niby sprzęt zostawić. A czekajcie, czemu ja nie korzystam z tej mocy? Przecież tu wszystko widać, jak kurde po prostu no. I nie korzystam. Tam mam jakąś rundkę. Wodospady, podwórze, czekajcie. O, właśnie tutaj coś widzę. Tam jest jakaś runa. Znaczy amulet akurat. Amulet, runa. I w tamtą stronę mi pokazuje jakąś runę. Znaczy amulet, przepraszam. Aczkolwiek wszystko jest tak bardzo jasne, że ni chuj nic nie widać. Ale gdzie tu jaka, kurde? No gdzie niby? Może do wody muszę wskoczyć i zobaczyć pod wodą. YOLO. Tu nic absolutnie nie widzę. Zobaczmy z drugiej strony tej skały. A co to jest? Jakiś kuferek. Skrzyneczka. Urna Brigmora. Myślałem, że urna to jakieś imię. Okej. Okay. Co mi ta urna Brigmora dała? I to nie jest to miejsce, bo znalazłem... No, nie znalazłem tego kościanego amuletu. Tam jest, okej. Okay. No, ale tak w takim kijowym miejscu gówno widać. No, dlatego trzeba to spojrzenie pustki, jak widzę. Trzeba by go ten... Spatrzony amulet. Co on mi daje? Nie wiadomo, nie pokazuje. Bełty rozpryskowe. Twoja mini kusza zadaje wiele więcej obrażeń. Bełty prawie zawsze niszczą się przy trafieniu. Nie, to trochę chujnia. Tam mamy jakieś dwa te jeszcze. No, to już na terenie posiadłości. Dobra. Aczkolwiek... No, myślałem, że ten TGS. Że faktycznie będę miał tu jakiś sprzęt, a nie widzę go. Nigdzie tutaj. Co to jest? Nie, tylko wspornik tego. No to ja nie wiem. Ale... Aha, bo się poruszam, no też prawda. Cholerny kurde. Ja
Ja nie wiem, oni to w ramach, kurde, tego dali tu? W ramach strażników, czy kij wie co? No chodź bliżej, no. Gdzie ona jest? Co jest, kurwa? Gdzie ona się podziała? Zniknęła! Ale jaja, one po prostu mogą się przenosić tak. No niech mnie szlak. A te gnojki tutaj... A te gnojki tutaj, kurde, wszystko im pokazują, no. Co za... Dobra, chuj, czaję, uśpić wszystkie i tyle. Jak nie chcę ich zabijać, bo żal trochę mi ich zabijać. Ale co ja miałem powiedzieć, że... Te cholery przeszkadzają. Wiecie co, chyba zrezygnuję z tego całego przeklętego amuletu, bo to takie jest troszeczkę hardkorowe. Ktoś tu o czymś rozmawia. Kaszlnęła sobie. Słodko po prostu. One of my dear sisters has wandered away from here. Okej. Nie widzi nas. To jest cudowne. Dobra, chyba zostawię to. Bo to jest naprawdę cudowne. Czekajcie, jak on... Okej. Coś zauważyła. Idealnie. Mówię, nie wiem, nie chcę ich zabijać, no. Żal mi takich ładnych kobitek zabijać, no. Śpicie sobie... Uła, może nie, no może dajmy im jakąś taką... Kurwa. Co? Gdzie tam się położyłaś, kobito? Chciałem, żeby... Jakoś sobie tak... Spały razem, o tak idealnie, o no prawie, jakbyś tą rękę tylko tu przełożyła, no dobra, trudno, nieważne. Zjedzmy sobie jabłka i mamy bełty wybuchowe, tak? Jebańce. Patrzcie, jest posąg Delilah, no. O, tam widzę, następna sobie idzie pani. Ciach! I niech śpi. A ja się rozprawię z tymi gnojkami tutaj. Huh! Masz! Nie, nie wyszło. A gdzie ta czaszka jego? No co za gnojek? Padła mu czaszka pod teksturę i przez to nie mogłem jej rozwalić. O! No jej to chyba się już nie da ten sposób zrobić. Aha, i nie można też jej w żaden sposób zniszczyć, czyli muszę wystrzegać się... muszę się wystrzegać, moi drodzy, właśnie poruszania się tak, żeby mnie te całe jej... O, a co tutaj tu mamy? Runkę, super. Żeby żeby mnie widziały te jej posągi. Czy w sumie i tak nie zareagowała, ale przypuszczalnie mogłaby
Możesz tam wskoczyć? Byłbym wdzięczny. Dziękuję. Mogłaby przypuszczalnie po prostu powiadomić inne wiedźmy, gdyby były któreś, które żyją albo nie, znaczy które żyją i nie śpią, bo tak to raczej w tym momencie trudno o takie. No i ja się zastanawiam. Fucking hell! Myślałem, że się złapię tego, a gość po prostu kurwa spadł i chuj. Zastanawiam się po prostu, który teraz sposób się tu próbować dostać, bo tam nie pokazuje jakieś wodospady i tak dalej. Weźmy sobie na razie jeszcze lewer wzrok. I o, mamy kościany amulet kurwa pod ziemią, super. Najpierw to. My tam ich chuja widać tak naprawdę. Tu jest jeden. Tam nam pokazuje jakieś takie teges. Tam jest jeden kościany. Chyba sobie wskoczę tutaj. Tylko żeby on się jeszcze złapał. Nie wiem jaki ma problem, ale widać ma. Nie wisz tak kobieto, no leż sobie tutaj, o. Dobra. Sukces. Jesteśmy jakimś... Kurwa, czemu tak daleko na ten cały wodospad i tak dalej? Myślałem, że tu coś będzie... ciekawego, a tu dupa, tu jakaś sadzawka, ale co z tego? A, okno jest otwarte. Takie buciasze. Dawaj, właśnie po tym, no. Hopsaj. Idealnie. Czekajcie, jakieś kurwa kwiatki mamy. Pamiętam, że tam w tych kanałach był jakiś taki... Był jakiś taki kwiatek, który... A czy to, trzeba było to, coś tam ruszyć tą wodę i przecież mieliśmy właśnie kwiatka, który nam blokował, czy tam jakieś drzewko, które nam blokowało ten mechanizm. Okej, okay, to wygląda na to, że możemy sobie tak po prostu niepostrzeżenie przejść, albo możemy też... A, ktoś wrzucił do fontanny pieniądze, super. Możemy też przez ten budynek przejść, tylko że ja lubię eksplorować cały świat, dlatego... Tylko poczekamy. Niesamowite to jest, no naprawdę. A jakbym tak jego uśpił? No, ja bym też uśpiłem. Okej. Chodź tu. I nikt mnie nie widział, nikt mnie... Nie, zauważyła mnie, tam jest. Skubana se rozstawiła pomniki. Jakbym ją tak wrzucił do wody. Ale jebła. O nie, i zniknęła. No tak, bo ciała znikają. Takie umiejętności. Na wspólną kąpiel się tam umawiają dziewczyny. Czekajcie, no to wychodzi na to, że... Że nie możemy... Tutaj wejdziemy? No dawaj, ja wiem, że potrafisz. Nice. Myślałem, że do tamtego budynku wejdziemy, a tu widzę, że nie. Tu mamy jakieś płatki i ciernie. Wydawało mi się, że kiedyś to czytałem. Ale nie wiem. Okej, kto chciał to przeczytał? Kartka ze starej księgi. Wydarte ze starego manuskryptu, zapisane chwiejnym pismem. Posępne wody, świszczące góry, rozłup trzy zielone muszle i wykradnij z nich perły. Otwórz kran i wypij ze źródła cierpienia zepsutego dołu. Przełknij i połknij szybciej, szybciej. Trzy mokre kulki w gardło wrzuć. Zrób to dla mnie, skarbie, dam ci prezent urodzinowy, babunia. No tak, babunia łach zostawiła tutaj kolejny gdzieś prezent. Posępne wody, świszczące... Córy, a nie góry, przepraszam, świszczące córy. Rozłup trzy zielone muszle i wykradnij z nich perły. No to tak, no to rozumiem. Otwórz kran i wypij ze źródła cierpienia zepsutego domu. Przełknij i połknij. Szybciej, szybciej. Trzy mokre kulki w gardło wrzuć. No, czyli co, trzy perełki trzeba wyciągnąć. Zaklęcie babuni. Zańczy perły z skorupniaków rzecznych. Już mamy. Popij perły wodą z fontanny na terenie rezydencji Brigmore. Okej, ale... Au! Wiedziałem, no po prostu wiedziałem, że spadnę. To było głupie.
Chyba się nie obudziła, tylko... No, nie uciekłem. Jestem tuż za tobą, ale mnie nie widzisz. Czekaj, gdzie? Gdzie ta twoja druga koleżanka? O, dokładnie. Teraz możecie... Macie... Jesteście takie same! Nie, tamta ma inne włosy, ale i super sobie leżą, tylko bardziej chciałem tak ustawić, żeby leżała jedna na drugiej, a nie... A nie tak, o. Żeby jak było jakoś... No dobra, to wygląda bez sensu, to już lepiej było poprzednie ułożenie. O, dobra, może być i tak. O, Holender, patrzcie. Więcej ich jest. Pytanie, gdzie to ujęcie wody w Brigor? Aha, czyli... Dobra, to porzucamy kwestię tych drzwi zamkniętą. Tak jak i te drzwi są zamknięte, to... No po prostu nie będziemy tam szli, skoro już tutaj mamy obejście, a teraz musiałbym znowu te wiedźmy pokonać. Możliwe jakoś bez zabijania, chociaż teraz niedawno jednym utopiłem. Nie wiem w sumie po co. A tutaj co jest? Coś tu widziałem, a może to były tylko liście. Dobra, no w każdym razie myślę, że moglibyśmy tu zakończyć odcinek. Tak jak patrzę sobie na zegarek mój. Jakoś mam wrażenie, że niewiele zrobiłem w tym odcinku. Ale nic to, w każdym bądź razie trzymajcie się, moi drodzy. Wypatruję jego cienia. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye, bye.